Marriott Everest Run to jest 24-godzinny bieg po schodach. Jesteśmy w hotelu Marriott w Warszawie i nasi zawodnicy będą dzisiaj mieli 24 godziny maksymalnie, żeby zdobyć szczyt Everestu. Żeby to osiągnąć, muszą 65 razy wejść na samą górę hotelu Marriott, czyli pokonać 65 razy 42 piętra. Mamy czwartą edycję, cały czas mamy bardzo duże zainteresowanie biegiem, więc myślę, że będą kolejne edycje. Miłość do biegania w sumie narodziła się w 2012 roku, kiedyś tak usiadłem, ważąc 98 kilo i stwierdziłem, o fajnie by było przebiec maraton, to jest coś. I od tego zacząłem, przygotowałem się do maratonu, przebiegłem maraton warszawski, a dalej to już wciągnęło. Ja biegałem już wcześniej, w międzyczasie właśnie miałem problemy zdrowotne, byłem całkowicie sparaliżowany i bieganie też pomogło mi wrócić do siebie, do życia, do biegania, do zdrowia przede wszystkim. Tak, Zosia przynajmniej myślę kilka wejść zrobi, w chuście mamy chustę, także będzie bezpiecznie, wszystko zaplanowane, ale myślę, poczekam aż korków nie będzie na trasie. Dlaczego ten bieg jest fajny? Bo jest jedyny nietypowy chyba w swoim rodzaju. Po drugie, jak gdyby no, dochód z biegu jest przekazywany na rzecz fundacji, która robi fajne rzeczy. No i co jeszcze? I myślę, że to jest fajna, kameralna, jedyna niepowtarzalna w swoim rodzaju impreza. Człowiek na tym biegu myśli bardzo dużo, bo tu się po drodze nie da rozmawiać, bo człowiek sapie, inni też sapią, no więc trzeba myśleć, więc wszelkie myśli, od hura optymizmu, aż po negatywne. Ja pamiętam wpis z blogów po pierwszym Everestie, z którym się dzisiaj identyfikuję, że to jest taki bieg, w którym człowiek przemyśli całe swoje życie, potem przemyśli życie kilku innych osób i potem jeszcze ma mnóstwo wolnego czasu. To jest bieg typu ultra. On jest biegiem ekstremalnym, tak samo jak maraton, tak samo jak wszelkie inne biegi trwające po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Tak więc wymagane jest do tego odpowiednie przygotowanie, tak i fizyczne, jak i psychiczne, jak i zdrowotne. Samo bieganie po schodach ma o wiele większy wpływ na układ krążenia niż na układ stawowy, bo tak naprawdę człowiek jest zbudowany do tego, żeby jednak podnosić te nogi do góry, zginać je w stawach kolanowych. Jest to o wiele bezpieczniejsze niż na przykład bieganie po twardym podłożu albo co gorsza zbieganie z góry. Skąd mi się wzięło takie bieganie po schodach? Ja byłem honorowym dawcą krwi. Miałem wysokie ciśnienie, lekarz mi przepisał te tabletki, a ja chciałem dowodzić lekarzowi, że sport, wyczyn, może zbić ciśnienie przez uprawianie sportu. No i zacząłem pokonywać sobie schody, robiłem sobie tam w ciągu godziny, 200 pięter, czy tam 300 pięter zrobiłem sobie. No i przychodziłem do domu, ciśnienie 130 na 60 i lekarzowi powiedziałem, że nie będę brał tabletki, bo może zbić to tylko dzięki sportu. No i tak mi po prostu wciągnęło.